Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę w Batorze. Po tym jak spróbowaliśmy się postawić szeregom armii oddziałów nieprzyjaciela, czyli tych syren, czy też ryb, jakby to zwał, tak zwał. Okazało się jednak, że gdzieś bokiem ze wschodu zaatakowali, porwali mieszkańców wioski, bojowników właściwie, tak naprawdę literatora, i teraz gdzieś go przetrzymują. Będziemy się starać odzyskać ich powrotem, sprowadzić do wioski. Mamy nadzieję całych i szczęśliwych. Was oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, bardzo mi się to zawsze przydaje. My już przechodzimy do akcji, a akcja, jak to widać, nie lubi za bardzo czekać, bo od razu mamy tutaj możliwość powalczenia z przeciwnikami. Ja ten skok trochę wykastowałem bez sensu, ale mówi się trudno. Dobra, postawmy sobie też taką ściankę. Okej, oni potrafią też kastować rzeczy nad nami, co jest mniej przyjemne, jeżeli chodzi o wszystkie nasze możliwości obrony. No, ale z drugiej strony my też mamy trochę plików w zanadrze, więc możemy sobie na przykład koziołkować. Teraz trzeba się szybko zamienić. Nie, nie, nie. Cholernicy bolą, kiedy się na chwilę straci uwagę i nie popatrzy na to, co robią. Na szczęście ich fala jest stosunkowo wolna, co oznacza, że nie musimy się jakoś specjalnie nią obawiać. Dobra, jeden mniejszy, dwóch mniejszych, jeden większy akurat. Skoczmy sobie tak mniej więcej w jego pobliże, to powinno zadać obrażenia. Mieliśmy jeszcze odporność, bo starczy, którą aktywowałem, zauważyłem zanim... Dobra, a wcześniej ten atak, znaczy ten unik zdecydowanie robię. Obrót, obrót. Troszkę pomarańczowego ciasteczka sobie zjemy. O, Gundur wybiegł. Proszę bardzo, on przetrwał, nie został złapany. Cholera. Sven went there alone? He had to. We're surrounded. Well, I was directed towards the east breach to save Thor and the others. The fishes also managed to breach the west. Kurczę, byki ze wszystkich stron zaatakowali. Nie jest łatwo walczyć z rybami, jak się okazuje. No, Sven will surely die if I won't go there. I know, but saving Thor from those fishes should be our priority now. Szczerze, Sven mnie uratował, znaczy między innymi Sven mnie uratował z więzienia i był gotowy się poświęcić za nas, żebyśmy mogli przetrwać. Dokładnie. Trudno, poświęcimy całą kolonię znowu. Sven może być nowym przywódcą, come on. Thor nas w ogóle nie obchodzi. Co Thor zrobił tak naprawdę? Ja idę ratować Svena, mam gdzieś Thora. Szczeniaro! Słuchaj, Gundur, jak jesteś taki kurwa kozak, to idź uratować Thora samemu, tak? Nie potrzebujesz nas do tego. I powodzenia. Bardzo się cieszę, bo dokładnie taki był plan. Patrzcie, jak on szybko łapie. Nie no, Thor nam się nie pokazał z żadnej strony, na zasadzie, że o, jestem przywódcą. No i co z tego, kurwa, nawet nie wiemy, czy potrafisz przewodzić. Bo przecież co, masz tytuł? Świetnie. Sven może być admirałem i co teraz? Nie no, wiecie, o co chodzi. Być może i faktycznie logiczniej byłoby chronić przywódcę i w ogóle. Zwłaszcza jeżeli z jakimś mega master taktykiem. Ale nie mamy żadnej informacji na temat tego, żeby Thor był jakimś niesamowicie jak wybitnym kolesiem. Jedyne co możemy w tej kwestii, że tak powiem, wierzyć, to jakby innym postaciom, a to i tak nie jest jakoś specjalnie dużo, bo to co oni mówią też nie jest jakieś mega wybitne. Trzeba postawić barierę, bo ich jest tutaj za dużo w tym momencie już. Jezus, skurkowańcy się zawzięli w tym momencie, fioletowych jest tutaj naprawdę dużo. Dobra, spróbujemy po prostu... Nie, na szczęście się w pierwszej kolejności pojawił akurat ten, który nie jest fioletowy. Dobra, trzeba by postawić barierę, postawiłem ją tak jak mogłem. Jakieś tam obrażenia wpadły, niestety. Ale mówi się trudno. Dobra, tutaj wybiegnę, odparę sobie kręciołek i spróbuję przynajmniej pomarańczowego zaorać. Jest tylko jeden, udało się. Odepchnięcie leciutkie. Robimy jeszcze tak, dobra, trzeba przenieść się do góry. Postawić tutaj, nie to chciałem zrobić, ale może być. I teraz spróbujmy się tutaj wybronić na ile to możliwe. Tarcza długo nie przetrwa, coś czuję. Dobra, odpalmy też naszą możliwość posiadania. A zaraz, w sumie mogę zawsze odpalać to, ja w ogóle zapomniałem o tej mocy, że ją posiadamy. Ona się też może przydać czasami, bo ona kosztuje obie nasze kulki mocy, więc pod tym kątem jest bardzo, no bardzo droga do użycia. Ale, no czasami warto ją użyć. Nie mam w ogóle fioletowych zasobów, to jest zaskakujące. Tutaj wszystko rozwalone, to jest dopiero smutna historia. Ale
tutaj. Zrobiłem ile mogłem tak naprawdę. Kręciołek też odpalę. Dobra, schodźmy sobie szybko tutaj. Zróbmy im w ten sposób dużo krzywdy. O nie, nie, nie. Zobacz, mam tutaj nie próbuję unikać, tylko próbuję po prostu sobie stoi tutaj po prostu w miejscu. A jak stoi w miejscu, to do nas to jest akurat to mi graj. Dobra, odpalamy w ten sposób działanie. Się chłopaki zaczęli rzucać agresywnie. Dobra, tarczę mogę odpalić na szczęście nawet w trakcie kręciołka, co jest przydatne. Tarcza, z tego co rozumiem, blokuje tylko jeden atak, niestety. Ale to kompletnie. No, ten pokonany. Nie do końca w tym miejscu, chociaż to jest tak różne granice. Może zabiję obu, może nie będą się nic zrobić. Nie będę, nawet dostanę poziom dzięki temu. To było taktycznie postawione. Postawiona bariera jednak. Znaczy, huragan. Cztery kurcze czerwone, a ja nie mam chyba chociaż? Ej, wizja katastrofy. 34 odnowienie przeskoku, jeszcze. Ale też stracimy zdrowia trochę. No, chyba nie jakoś wybitnie dużo, więc możemy spróbować to wziąć. Mamy jeszcze dwa miejsca na niebieskie i jedno na żółte. Na niebieskie to możemy właśnie zdrowia trochę odzyskać. Tylko, że to zdrowie to tak, cholera jasna. Dwa, wieczny konflikt. Blokują mnie to już wszechstronne, tylko że my to mamy już. Dokładnie. Wiecie co? Weźmiemy sobie atak ten w mele. Zobaczymy. W ogóle jak stoją nasze statystyki moralne? Bardziej jesteśmy zdobywczynią niż obrończynią, co ciekawe. Jestem zainteresowany tą statystyką. Niespecjalnie odchylamy się jednak w żadną ze stron, co sugeruje dla mnie, że się po prostu kierujemy zdrowym rozsądkiem. Ten może nie być zadowolony w sumie z tego. Tak naprawdę on może myśleć, że powinniśmy być tam przy ratowaniu wodza wioski. No ale trudno, Sven, my podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. I musisz się już z tym pogodzić. Ale tutaj możemy troszkę podejść. Tak, jest kręciołek, a to najważniejsze. Przy kręciołku się nic nie da rady schować. No co mi teraz zrobisz? A no tak, zapomniałem, że może jeszcze ten kawek, nie wiem, to jest lód, czy to jest sieć tak naprawdę, którą on tam rzuca. Zróbmy atak. Dobra. Teraz jeszcze skoczmy. On się skurczy, by go odsunął. Ale go uniknąłem pięknie. To był kompletny fart, ale... I tak sobie powiem... O, co tu za... Zasięg się pojawił nagle mu. Dobra. Zróbmy tak. A, przywołał koleżków. Na szczęście koleżkowie za wiele nie zrobili. Jesus! Dobra. Pozwolimy sobie jedną... Nie, nie mam w tym momencie tarczy. Okej, udało mi się ją wygenerować. Więc kręciołek w tym momencie. Mamy dużo HP-ków na razie. Ja może troszkę odnowię. Udało się powstrzymać atakujących. A co jest ze Svenem? On jest w łapce. A, dobra, był w łapce. Znaczy się go uwolniliśmy. Stawiam, że tak powiem, pieniądze przeciw orzeszkom, że Thor już nie żyje. Mówię, że Sven nie będzie zadowolony w pełni. Jest totalnie martwy. Jest totalnie martwy. Okej. No, Sven, the fortress and all the survivors inside of it are in danger. Co masz na myśli? To nie jest to, co zostało powiedziane przez postać. To jest to, co właśnie zostało powiedziane. A nie, Sven, fortecy i wszyscy, którzy się w niej znajdują, są w niebezpieczeństwie. So those damn monsters already reached our last line of defense. I fear that the truest may have really abandoned us this time. We must get back there, or else the entire Flecky tribe will be gone before the night. I just hope that Gundur managed to save the captain. Gdyby mi chociaż ktoś podał jeden powód, dla którego ten kapitan jest taki ważny. To są te wielkie drzwi, widzieliśmy je na początku. Byliśmy tam razem z Midą. Wiem, że tam jest jakieś bezpieczne miejsce, jakiś taki azyl, co? No, ciężko powiedzieć w sumie. I nam nic nie wytłumaczył na ten temat. Czy tu się przeciwnicy gdzieś wygenerują? Nie. A, jednak. Odporność miał oczywiście, bo się jeszcze tworzył kolega. Dobra, zróbmy sobie tarczę. Zaraz, oni właśnie prawie zamordowali naszego koleżkę?
Może oni go zaraz zabiją, tylko dlatego, że ma pecha stać po prostu w złym miejscu. A ja nawet nie jestem w stanie mu pomóc w żaden sposób, tak naprawdę. Owszem, nie robię może jakiejś wybitnej roboty w tej kwestii też, ale na litość boską. Dobra, zmienimy to. On ma jeden punkt życia. Come on, to jest nie fair, ziomeczki. Dobra, ja muszę być żywą tarczą dla niego w tym momencie. Cokolwiek go nie robią, bo wystarczy, że raz go zaatakują. Jezus, to było bez sensu. To było absolutnie bez sensu, tak naprawdę. Postanowili go po prostu stargetować, chrzanić, nie? Oni wiedzą doskonale, jakie są zasady tej gry. Wiedzieli, że jak zabiją go, to ja nie mogę pójść dalej. Postanowili go kompletnie sfokusować, wyłączyć mnie z zabawy. Dlaczego by nie? Można i tak. To za tragedia. No nic, spróbujemy jeszcze raz. A, nie powiem, nie udało im się te momenty z sojusznikami w tej grze. Są beznadziejnie wykonane. A w związku z czym naprawdę... Zwłaszcza, że on stoi po środku, no jakby... Jakim cudem mamy go tak naprawdę uchować od tych ataków? No mogę szybko zabić pomarańczowych, więc przynajmniej tyle. Zwłaszcza jak sobie podskoczę. Okej, no on oczywiście akurat w tym momencie zmienili, że tak powiem, miejsce. Dobra, teraz trzeba tutaj tarczę włożyć, żeby on mógł jakoś przetrwać, chociaż chwilę. Próbuję ich wszystkich wyrzucić. Stój za tarczą. Niech pingwini przecielą. Już jest dużo lepiej, nie ma co ukrywać. Dobra, pyk. O nie, ja jeszcze tutaj zdążył się uchylić. Dla mnie raczej nie wygracie tego, jeżeli nie będziesz unikał ataków, kolego. O, shit, jeszcze. Co to za żaba, czy ryba, czy cokolwiek to jest w sumie. Ten cholera jasna, oczywiście znowu płacze. O, no, oberwaliśmy nawet mimo tego, że byliśmy... Nie no, spokojnie. Życie nasze. My sobie radzimy w każdej sytuacji. Kurde, 1000! Dobra, nie ma tutaj zabawy z tą cholerną żabą. O, jak pierdzielnie, to naprawdę nie ma przebacz. Jeszcze trochę, okej, okay, udało nam się pokonać. Ten tam ginie? Nie, jeszcze nie ginie. Okej, okay, jeszcze jest okej. Okay. Jeszcze może trochę powalczyć. To mi się akurat podoba. Też trochę się boję jego życia, więc zaraz podjedę tam. Rzucę mu tą tarczę. Prawie dostał huraganem, znaczy nie huraganem, tylko tą falą. Proszę bardzo, tego pokonamy. A, zaraz, cholera, stoję w tym, nawet nie zauważyłem. Dobra, udało nam się to wygrać. Tutaj zgarnijmy sobie leczonko trochę i chodźmy dalej. No nie powiem, nie jest przyjemnie na razie. Zranienie tego kolesia jest... O, shit, jest ich tam jeszcze więcej. Dobra, skoczę. No, skoczyłem tak, jak skoczyłem, okej? Okay? Na ile mogłem, to skoczyłem. Dobra, tu sobie rzucimy to i tutaj zbierzemy... Jezus, tam jeszcze są z tyłu! Ziomeczkowie. Dobra, odpalam nawet już ten Y w tym momencie, nie ma co. Tarcza. Wyskakujemy z tego. Zmienimy sobie na chwilę też ten i stwórzmy huragan. To paradoksalnie w tym momencie akurat nasz kolega radzi sobie całkiem nieźle. Co jest zabawne, tutaj postawimy tarczę mu. Powiedzmy, że to jest tak dla niego tarcza. Dobra, tutaj muszę szybko jeszcze... A, nie trafiłem tym, naprawdę! Dobra, przynajmniej trochę pomaga. Chcę jeszcze zgarnąć te kryształki. Come on. Trochę sobie odzyskać HP. Wbiegamy. Uch. Przez drzwi. Tam krzanić moje życie. My nie byliśmy zagrożeni nawet za bardzo przez choćby ten moment, ale życie naszego koleżki to jest wieczna loteria, której większość losów jednak przegrywa. Chyba, że się trzyma go za rękę tak naprawdę. FPS-y nie są najwyższych lotów w tym momencie, ale są FPS-y tylko tych unoszących się elementów, bo wszyscy inni zachowują się normalnie. Dziwna sprawa. O mój Boże, jeszcze raz usłyszę o tym torze. Gundur przybył. Gundur, it's good to see you again. Where's the captain? I'm sorry, but I couldn't make it in time. Thor's been taken into the ocean by the deers. No dobra, zabrali go pod wodę, no jakby to nie znaczy, że nie żyje. Jeżeli dali mu powietrze, oczywiście. Nie doceniam tego fragmentu w tym momencie, nie cenię go sobie, nie podoba mi się. Jakim mój... konsekwencja mojego wyboru? Jak... Ziomeczki, jest was tutaj 5 tryliardów. Jest was tutaj cała walona rasa, ale wy kurczę polegacie na moim wyborze, tak? Który wam z szefa zawalił. Weźcie się ogarnijcie trochę. Sami też możecie robić rzeczy. A Avril z jej taką
wrodzoną, nie wiem, chęcią do przyjmowania wszystkiego na klatę na zasadzie tak, to moja wina też jest powoli irytująca już. O, mieliście plan. Nie mieliście plan, mieliście kilka pomysłów. Czemu tam się nagle Thor pojawił? No w porządku, niech będzie sądzona. Co się może stać gorszego w tym momencie, co wy mi już powiedzieliście? Jej przepływy prowadzą moje ramię. Przepływy nie mogą prowadzić moje ramię, ale niech wasze mózgi prowadzi jakaś myśl. Będzie dużo lepiej wtedy i prościej wam. Wzmocnienie trybu, no fajnie, przynajmniej upgrade jakieś dostaję tak naprawdę. Tylko że to ma znaczenie, które ma, który mam poziom 20 cały czas, nie mogę podbić. Mamy 3 kulki, ej! No i to mi się podoba. Warto było poświęcić to raz za takie ulepszenie. Nie, okropna rzecz oczywiście, ale znowu mówię, nie moja sprawa. Jakby każdy mógł pobiec, pomóc Thorowi, mogliście się przygotowywać do walki, mogliście zrobić mnóstwo rzeczy. Nie zrobiliście niczego i narzekacie na to, że randomowy człowiek, który przybył na waszą planetę, miał was od wszystkiego uratować. Bo co, bo przepowiednia tak powiedziała? Jestem pani. I to też, ja tu jestem po stronie Emilii, mam nadzieję, że jej powie coś dosadnego. Tam ziemia. What the fuck? Co to jest? Czy to jest księżyc? Nie, to jest Cthulhu. Hej, Cthulhu przyszedł do nas. Jak fajnie. Popatrzcie. Już tak bardzo nam odpieprza w tym momencie, Avril odpieprza do tego stopnia, że... A nie, ja też to widziałem chyba. Że Cthulhu się pojawia, żeby powiedzieć hej. No i to jest dopiero miła sprawa. Widzicie, warto było to wszystko robić po to, żeby się zapoznać. Co tu więcej tych Cthulasów jest? Nie, co to w ogóle jest? Siemanko. Okej, okay. Czy tacy byli? Kolejna rasa? Interesujące. Okej. Okay. Tak, mieliśmy być osądzeni może przez nich właśnie? Okej, okay, dwie próby, nie ma problemu. Co za wizje będą jakichś cringe'owych momentów z liceum? No dobra, no. Tak, nieważne jak bardzo będę was ten, nie, kłócił się z wami nie zgadzać? Nie zgadzał? Hmm. Człowieka? No właśnie, trochę nietypowa sprawa. Co ci randomowi ludzie robią rozsiani po świecie? Po wszechświecie. Siur. Czy zastanawiam się, czego ona się konkretnie w tym momencie boi? Nie chodzi mi o to, że nie może się bać, tylko faktycznie czego konkretnie się boi. Dobra, co możemy tutaj zrobić? Odnowienie przeskoku będzie dłużej trwało. 500 zdrowia, to my mamy coś takiego. Sączące się światło. Minus 5 obrony, ale więcej krytyków. Szansa krytyczna. Ale zdrowie mniejsze. Chyba nic mi się to nie podoba. Tam jest właśnie Batorowe jeziorko. Jestem ciekawy. W ogóle jestem ciekawy tak naprawdę w tym wszystkim, co Batora ma do powiedzenia. Bo ona też tutaj istnieje. Jest w nazwie gry. Ale jak na razie to nie miała za bardzo w ogóle znaczenia. Owszem, sprzedaje nam pewne rzeczy. To tyle w sumie.
miał być jakiś ultimate sprzedawca, no to się udało, I guess. Znaczy nawet nie wiem, czy ultimate w sumie. Dobra, co ty masz ciekawego? Wygnanie z życia, odepchnij wrogów jeszcze dalej. Za dwa trójkąty. Nie, ale nie mamy tego fioletowego kawałka, więc i tak nie kupimy. Słoneczna stucha, otucha. Stucha, co to miałoby być stucha w ogóle? 50 ataku. Procentowo zdrowie jest lepsze niż... chyba lepsze. Chociaż niekoniecznie, zaraz. 500 zdrowia, kiedy mamy 4000, to jest lepsze niż... niż procenty. Właśnie, muszę się przyjrzeć, może ja powinienem wymienić te... rzeczy. Bo się okaże, że ja po prostu w bezsensowny sposób mam runy wyekipowane, bo mam procentówki zamiast tych. Zamiast po prostu 500. No bo zobaczmy zaraz, po kolei idąc. Tutaj jest ok. Tutaj są randomowe procenty. 10% zdrowia, 10% zdrowia. Ok, to jeszcze jest spoko, bo to jest do dwóch. I tak samo tu. Teraz pytanie, czy gdzieś dalej mamy jakieś po prostu 50 ataku, 10% zdrowia. Ale to jest zielone z kolei. A my z zielonych, no właśnie. Zielone może być. Nie mamy żadnych wielkich głupot. No wiadomo, że... Chociaż... Bo to jest razem 20%. Gdybyśmy to ściągnęli i wstawili 500... A, mamy tylko jedno? Nie, mamy tutaj też drugie. Czyli... Ja jestem ciekawy w sumie. Mogę jakoś to... Usunę akurat tą runę i tą. No będziemy mieli mniej, jeżeli wstawię na przykład tą runę. To mamy 4600, mieliśmy 5000. Ale tego będziemy mieli więcej. Teraz jak nam się odblokuje kolejna rzecz, to te 10% będą lepsze jednak, tak mi się wydaje. Gdy będziemy mogli zamienić jedną fioletową na 10%, to jest taka trochę może i kosmetyczna, chociaż kurczę, problem jest taki, że bardziej to my cierpimy z tytułu tego, bardziej cierpimy, kiedy pomarańczowymi jesteśmy. Więc jednak wolę, żeby chociaż jedna ta runa tutaj była. Och, nie mogę, no tak, one są trójkami. Kurde bele. Dobra, wiecie co, to jednak wrócimy do tego stanu początkowego, bo głównie chodzi o to, żebyśmy jednak mieli te około 5000 zdrowia tu i tu. Dobra, trudno. Troszkę na to poświęciliśmy czasu, ale to nie jest jakiś wielki problem. Idziemy dalej w świat, że tak powiem. Są dwie próby, tak, które mamy do ogarnięcia. Bardzo te próby będą bolesne dla Avril, o to jest pytanie. Tutaj na razie jeszcze rozwalę sobie te kryształki. Tam skrzynka otwarta. No dobra, myślę, że możemy w takim wypadku poddać się próbie. Wiem, że tu są drzwi. A tu jest jeszcze jeden sklepikarz. Chociaż ja już chyba w tym momencie kasy nie mam. Co on ciekawego ma? 50 ataku. Jest jakiegoś super ekstra wybitnego. No, to są te drzwi, do których mamy przejść? No, nie, jednak nie. A w prawo mamy iść, okej. No tutaj chyba nic się nie stanie. Dobra, spróbujemy sobie pójść tutaj pyk. Turlając się, czasami jeszcze dochodząc ten inny tryb. To turlanie się teraz... O, tu jeszcze przeciwnicy będą, myślałem, że... A, nie, wypuśćcie mnie. To jest, ja postawię tarczę. Zamienimy się na pomarańczowego. Oni nie są najsilniejsi w tym momencie, więc... Jestem pokonany. Pyk. Tutaj sobie przerzucimy trochę wiru, tak żeby szybko załatwić sprawę z koleżką. I też te regiony są takie dosyć otwarte, bym powiedział. Uuu, dwie skrzynki. Uuu, przeciwnicy. No cóż. Dobra. Tutaj postawimy sobie tarczę. Wypchniemy kolesia, żeby nie atakował w ten sposób. Okej, może... A, tarcza się skończyła niezbyt dobrze. Ale jeden prawie pokonany. Muszę tarczę odzyskać, to będzie fajnie wtedy. Okej, pyk. Daleko trochę, a tam nic nie zrobi teraz, proszę bardzo. Teraz mogę zgarnąć prezenciki? Znaczy prezenciki, skarby tak naprawdę. Tam oczywiście pył. Zawsze spoko, taki trochę zrobili podstępny atak na nas, ale to naprawdę nic im to nie dało. Przejdziemy tutaj jeszcze, zobaczymy co ciekawego znajdziemy. Kino? Właśnie. Dystrykt 29. No właśnie. To nie jest tak, że ta nasza Ziemia stała się tą planetą w tym momencie. Chociaż kto wie. A Cthulhu widocznie jest w dobrym nastroju do zabawy, bo postanowił spierniczyć przed nami. Ale interesujące, że tutaj... Stay at home. Rozumiem, że to nie jest
film, tylko faktycznie zostań w domu, jakiś plakat, nie było niebezpiecznie już w tamtych regionach. Dlatego tak się właśnie stało. A tutaj widzę, już całkiem przejdziemy sobie do terenów mocno przypominających ziemskie. O ile w ogóle nie będące dosłownie zabranymi z terenów ziemskich. Na szczęście tarcza blokuje wszystkie ataki tak naprawdę zasięgowe, co oznacza, że blokuje też ataki fizyczne. Dobra, możemy teraz podjechać. Jeszcze kręciołkiem tutaj zaorać, to nie koniec zabawy. Aż sobie odpalę energię, żeby troszkę szybciej zaorać koleżkę. A, zapomniałem, że mogę skoczyć. Skoczmy. To też zrobi swoje. Uhuhu, zrobiło swoje faktycznie. Dobra, nie to chciałem zrobić. Trzeba się troszkę pokręcić. Jeszcze mogę odpalić w tym momencie kręciołek i zrobić swoje. Dobrze. Moi drodzy, skończymy sobie ten odcinek w tym miejscu, przed tym jak zaczniemy dalej zajmować się eksploracją tychże właśnie londyńskich terenów. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Zostawcie lajka, jeśli już subskrypcję macie. My się usłyszymy już niedługo w odcinku kolejnym. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia.